rano wszystkim. Dzisiaj mamy nie środę, tylko czwartek, już wiem. O, tata myje Arbosa. Szykuję go do wycieczki. Wycieczka do Tarnowa. Przyjeżdża do nas ciągnik zastępczy, tego zabierają i będą go modyfikować, naprawiać. Także fajnie. Znaczy, nie jest fajnie. Kurde. Ja mówię, nie jest fajnie. Jest kicha. Ale no dobrze, że bardzo jestem ten. Miło zaskoczony, że pan Korbanek. Miło zaskoczony, jestem bardzo zaskoczony. I to pozytywnie, bardzo, bo myślałem, że to będzie tak naprawdę. Taka twarda współpraca, ale nie, nie, no jest, wyszedł naprzeciw, no dał ciągnik zastępczy nowy Arbosa 130 koni. Chyba przyjechać na lewecie, chłopaki z serwisu siadą, pomogą też przełożyć tego tura, bo będzie z mocowaniem oczywiście na tura, bo tur u nas to podstawa. W sumie ten ciągnik jest po to, żeby tu był, z tym turem był. Także bardzo się cieszę, że ten ciągnik mamy zastępczy, będziemy mogli zrobić dalej, ale z drugiej strony się boję, żeby po prostu znowu tego ciągnika nowego, niechcący, nie uszkodzić, coś nie przerysować i znowu płacić, bulić, bo jak swojego się przerysuje, to wiecie, to a tam się machnie ręką humba, tak? Czy tam uszkodzi oponę, czy coś. A jak tu kogoś, to jest nie nasz ciągnik i tu się coś stanie, no to wtedy by trzeba po prostu płacić, nie? No, także szykujemy Arbosa do wycieczki. Tata myje picem. Nie, nie trzeba. Także przełożymy tura. Tur zostaje u nas. Musimy go ten. Wczoraj go tata już mył, ale pojechałem ładować tira i no niestety kałuże po drodze, błoto, także musieliśmy, wypada go umyć z powrotem, żeby tam chłopaki nie mieli znowu za dużo roboty, nie? Dobra, jak przyjedzie na lawecie, to się odezwę. No, dalej jesteśmy w garażu. Zaraz Arbos już jest blisko nas, parę kilometrów od nas, dzwoni właśnie kierowca. I tak, no tu rolka się niestety, patrzcie na to, rolka się zatrzymała, łożyska się trochę przytarły, dostały piasku i rolka nie... Już ją rozruszałem, dałem smaru grafitowego, trochę takiego drdzewiacza, nawet mam taki fajny smar ceramiczny smar, mam taki grafitowy smar, ten grafitowy fajny jest, ten odrdzewiający też i tani. Naprawdę tani, tańszy niż w sklepach, także polecam te żółte, no żółte spraye, smary w sprayach, bardzo wygodne i bardzo fajnie to działa, bo się wgryzają te smary. Zobaczcie, widzicie, pięknie się zakleiło. Dobra, idziemy, zaraz przyjedzie laweta z silnikiem a już wiem co. A to strzec klapkę i zasmarować, smarem zatkać. No, także czekamy na lawetę. A chyba już jedzie nawet. Jedzie. Taki sam. Tylko żenówka. No i jest. Ciągnik zastępczy. Nie jest identyczny. 115 to jest te same konie. Tylko że mamy wyposażenie troszeczkę bogatsze w tym ciągniku. Trzeba będzie wziąć tą folię ładnie tutaj wziąć, tak, żeby nie ten. Chyba trzeba będzie to obwiązać jakoś, żeby nie pobrudzić im tego siedzonka. To jest nówka funka. I tak, abrosik. Teraz tak, jaka różnica? Teraz tak, robimy testa sprzęgło. O, się boję naciskać. Ty, normalnie chodzi. Leciutko. Czy na linkę? Na linkę. Przecież ona leci. Tu
chodził dużo lżej. Tu. To jest to. Tam jest masakra z tym sprzęgłem. Nie no, to jest bajka. To mi się podoba. Dobra. Inny jakiś joystick trochę. W innym miejscu przekręcony trochę głębiej do słupka. I teraz tutaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Patrzcie, dostaliśmy wersję z elektrycznym podnoszeniem tuza tylnego, czyli z EHR-em. Co? Co pokrowiec? No są. Mam. Dobra, będziemy robić testa. Więc tak, mamy podnoszenie elektryczne, a u mnie jest niestety z wajchami. Gaz, o, lepiej wygląda gazik, fajniej, tak, o, jak w fencie. O, mamy nawet auto, włączanie wałeczka. Robimy vloga. Chcesz być na vlogu? Chcesz być na vlogu? Nie. Nie chcesz być? No już jesteś. No i ten, co tutaj jeszcze mamy? Tego się nie pytałem, to czego to jest, ale to jest tak, to jest chyba... Nie mam pojęcia, do czego to jest. To jest coś z siłownikiem. Wejście, wyjście. Może chodzi o przełączanie między sekcjami. W rozdzielaczu, no tego to nie wiem. O, wejście trzypinowe wewnętrzne, bo tam były wystające bolce, to też było inaczej, trzeba było kupić inne końcówki. Tu jest skrzynia wolna, szybka. A, tu jest jakaś, w sumie tylko jest dwa rodzaje skrzyni, a tutaj coś jest. Kurde, co to jest? Tego też zapomniałem, coś mi to mówił, ale... Ale już nie wiem, co to, o czym mówił. Biegi te same. Wszystko tutaj to samo. No, ale to najlepiej to cieszy. EHR. No, ciekawe. No i sprzęgło, patrz, zobacz, jak sprzęgło chodzi. Ty normalnie, normalnie chodzi. Lżej. Nie jest zaletko, ale lżej. A tam było to. Tu lżej chodzi. Kurczę, mogę wziąć właśnie tam, zrobić testa z tym. Na przykład położyć jakieś obciążenie. Na jakie jest obciążenie na tamtym sprzęgle, a jakie na tym. Mogłem porównanie zrobić, ale niestety brakło mi czasu. Dobra. Odpalimy go. Kierownica trochę zasłania. Paliwa jest nawet. O, inaczej trochę tu są zielone słupki. A do czego to jest? Moment. Tego nie było. Nie wiem, co to jest. Jakaś nowa opcja. No dobra, odpalamy. Czekaj. Ręczny to... Bieg. A, nie, a, to jest od powietrza, bo tu nie ma tego zegarka od powietrza. To jest ciśnienie powietrza. Podnosi się. Klima działa. Sprawdzimy, czy działa klima. No musi działać, no co? O, mamy napompowane powietrze. No dobra. Godziny. 3-8 godziny ma na tym. 3-8 godziny. Czy ogólnie 47 godzin. Coś takiego. Joystick lepiej chodzi. Elegancko. Tu jakiś lepszy joystick jest. Nimco. No fajne, fajne. A i to co najważniejsze. Siedzenie.
Tada! Mamy siedzenko. No i tu o, barierka. Osłona na szybę w razie czego. Także ona jej akurat nie widać za bardzo, a w razie by coś miało trzasnąć, to jest fajna sprawa. Dobra, to tyle z vlogu. Będziemy testować. Co to miało być? To chyba skrzynia. Wolna szybka. Dobra, jedziemy. A siedzenie? Jest pneumatyczne siedzenie. O! Całkiem inne. Lepsiejsze. Heh. I ma podziałkę. Bo tam było tak, że albo do końca, albo do końca. I tu było tylko dwa stopnie tylko. A tu jest co kawałek. Dużo lepsze siedzenie. Pneumatyczne, ja pierniczę, bardzo fajnie. Tata nie będzie odczuwał tak bardzo na tym. Na tych dziurach. Dobra, przejadę się. Zobaczymy jak chodzi. Weź zamknę drzwi. Przejadę się. Ręczny. A, wolno skrzynia. Tu jeszcze wolniejsza. Czyli tak. Tu trzyma na kółko. I chyba tutaj. O, to będzie szybka. Tak, jest szybka. Ale fajnie chodzi ten joystick, zobaczcie. Jednym palcem. No kurde, tu jest dużo wszystko lepiej chodzi. Dobra, trzeba założyć tą czapkę. Zrobimy testa. Głos na słupku, czyli charakterystyczny dźwięk Arbosa. Trzeba będzie się po prostu chyba do niego przyzwyczaić. Ale bajka, fajnie teraz. Ale musi się ten rewers musi się trochę wypracować. Damy tacie, to jest fura taty, niech on ją testuje, bo jak Deutz stał, to ja jeździłem nią, bo trzeba było na przykład tam szybko ładować takie rzeczy, ale jak ja jeżdżę Deutzem, to zawsze tata przeważnie nim jeździ. Kurde, elektryczne to elektryczne jednak, mechaniczne to jednak to już do lamusa trzeba będzie. Rezerwy, ale zresztą można później dolać. Dobra, no to jadę szeplarką. Czemu dziadek nie jedzie? Czeka na ciebie. A po co? A gdzie babcia? Na worku jedzie. To chodź ze mną na szeplarce pojedziesz. Dawaj tutaj. Wsiadaj na szeplarę. A mam jeszcze worek. No to dawaj go tutaj. On tu mu się nie stanie. Chyba, że go wciągnie.
Worek można położyć tam. Tu. Boku. Tam mam usiąść. Aha, tu mam. No worek mi zabrał, zamiast mam siedzieć na... Czekaj. A to tak se mogę siąść. Czemu od razu tak mówić? Moje stare kości. Możesz ten... Dzwoniłeś do tego Wojtka? Jedziemy! Odpalamy furę! Dzwoniłeś do Wojtka! Tak, to potomka zaraz będzie jechać. O, uszczelka! Trzymaj się, fajkę. Fajkę, żebym worek wywaliła. Mama spadnie sobie. Samo, tylko bogatsza wersja.